Nie będę się rozpraszać. Hej moi drodzy, tutaj po prostu Maru. Zacznijmy od tego, że nie chciałam nagrywać tego filmiku. Tak bardzo nie chciałam go nagrywać, że w sumie to ustawiłam światła, napisałam scenariusz, a potem wszystko nagrałam i montowałam kilka godzin i wrzuciłam na YouTube'a. Znaczy, bardzo nie chciałam tego nagrać. No ale słuchajcie, no, ktoś musiał skomentować taką dramę. To nie może przejść bez echa. Nie wiem, czy wiecie, czego dotyczy ta drama, ale ja już wam tłumaczę. Jak zawsze, strony konfliktu są dwie. Z jednej strony mamy tym razem Ruczaka Kurczaka, czyli takiego gościa, co wygląda jak kudłaty ze Scooby-Doo i balansuje rzeczami na głowie. Pewnie podczas nagrywania gameplayu też balansował jakimś krzesłem na głowie i dlatego mu tak nie szło. A tutaj to akurat się zagapiłem. Za każdym razem, kiedy ja napotykam tego ptaka, to dinozaur mi tuż przed ptakiem wstaje. Ruczak Kurczak nagrał ostatnio gameplay, którego cały temat kręcił się wokół nowego update'a w grze T-Rex Runner Google Chrome. Jeśli nie wiecie, co to za gra, to wystarczy, że wyłączycie sobie internet i wejdziecie w przeglądarkę Google i naciśniecie spację, tamten dinozaur zacznie podskakiwać i tak dalej. Wciągająca fabuła, mówię wam. Serio. Właśnie. Widzicie, nie jestem jedyną miłośniczką T-Rex Runnera. Otóż drugą stroną konfliktu jest Surreaktor. Tak samo, jeśli nie kojarzycie tego pana, linki do ich filmików zostawiam na dole w opisie. Mimo wszystko pokrótce wam go przedstawię. Surreaktor, czyli w sumie gość, który kiedyś wyglądał jak kudłaty ze Scooby-Doo, a teraz lubi wypominać innym, że wyglądają jak kudłaty ze Scooby-Doo. I co? I może ja ci jeszcze wyglądam na Velmę? Raz. Cześć, co? Kontynuując. Surreaktor nagrał ostatnio filmik, który oskarżał właśnie Ruczaka Kurczaka o nieznajomość T-Rex Runnera, o ignorancję dotyczącą samej fabuły. W międzyczasie sam kreuje się na wielkiego miłośnika serii T-Rex Runner. Ale czy na pewno to prawda? Zacznijmy od najważniejszego. Rozbijmy sobie szybko nazwę Surreaktor. Posłużą nam do tego tylko 3 niewinne spacje. Zacznijmy od wykorzystania jednej niewinnej spacji. Surreaktor. Z jedną niewinną spacją to Surreaktor. Aktor. Czajcie? Osoba, która gra. Osoba, która udaje. Czy wy widzicie, jakie to jest pokrętne? Czy to możliwe, że Surreaktor tak naprawdę nie jest wielkim miłośnikiem T-Rex Runnera, a wszystko zrobił w pogoni za wyświetleniami i subskrypcjami? Surreaktorze, kreujesz się na wielkiego miłośnika T-Rex Runnera, a wymieniłbyś jego 5 najbardziej znanych utworów? No właśnie. Nie sądzę. Dobrze, ale żeby nie było, że czepiam się tylko jednej rzeczy, spróbujmy użyć teraz dwóch spacji. Surreaktor. Ale czymże jest to ry, pewnie zapytacie. Otóż nie ma nic prostszego. Ry. Kojarzy wam się to z czymś? Jesse! James. Zespół R walczy w służbie zła! Więc poddaj się lub do walki stań. Nie! To fakt! Drużyna R. Drużyna R z Pokémonu, czyli ucieleśnienie zła i niegodziwości. Możemy tylko podejrzewać. Kto będzie jego następnym celem? W ogóle mój Pikachu jest retarded, huhu! Tak swoją drogą, to chyba już tym zastanem, bo mi tak cieplutko, minutko i w ogóle. Ale wróćmy do tematu. Surreaktor całkowicie nie zrozumiał fabuły T-Rex Runnera. Oczywiście tak, zauważył, że takie tak zwane kaktusy nie są kaktusami, tylko znakami psi. Ale poza tym, to wszystko są wymysły. Przecież każdy, kto kocha T-Rex Runnera, wie, jaka jest prawda. Surreaktor dostrzegł znaki psi, ale nie dostrzegł tego, co jest poza tym. Spójrzcie na ziemię, po której biegnie ten dinozaur. Czy widzicie tam coś szczególnego? Pewnie zaraz mi powiecie, przecież tam są tylko kropki i kreski, o co ci chodzi, Maru? Właśnie o to mi chodzi. Kropki i kreski. Wiecie, co składa się jeszcze z kropek i kresek? Dokładnie. Alfabet Morsa. Ale zaraz, alfabet Morsa? Cóż to może oznaczać?
Nie wiem, w sumie to nie znam alfabetu Morsa. Ale przejdźmy dalej. Jeśli spojrzycie dokładnie na T-Rex Runnera, to zauważycie. Podpowiedź od twórców pojawiła się właśnie w nowym update'cie. Podpowiedź do tego, na czym polega fabuła T-Rex Runnera. Pewnie zdaje wam się, że na niebie przepływają tylko chmurki. Otóż nie. W tle widzimy także baloniki. Rozumiecie to? Baloniki, czy to nie jest oczywiste? Czy to wam się kojarzy z jakąś serią animowaną? No właśnie. Odlot. Film Odlot Pixara. Rozumiecie, że gdyby T-Rex zebrał tak naprawdę większą ilość tych baloników, to mógłby pofrunąć i nie musiałby się więcej męczyć bieganiem? No więc dlaczego on tych baloników nie zbierze? Słuchajcie, czy jest prostsze wytłumaczenie? Spójrzcie na T-Rexa. No spójrzcie na niego. Krótkie łapki. Tak naprawdę mamy tu do czynienia z dramatem psychologicznym. I tutaj muszę zgodzić się z surreaktorem w jednej kwestii. Historia ta jest bardzo smutna. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Dinozaur dnie i noce pędzi przed siebie, przeskakując znaki psi i ptaki, które nie tak jak on mogą latać. Nieważne ile nasz dinozaur pobiegnie, ile rozpędu weźmie, nigdy nie poleci. Tutaj dochodzimy też do drugiej kwestii zawartej w update'cie, która jest naprawdę ważna dla całego lore'u. Twórcy dodali na początku tort i wesołą czapeczkę. I to jest właśnie błąd Rurczaka Kurczaka. Trzeba docenić to, jak twórcy zlitowali się nad T-Rex Runnerem i jego smutną historią. No bo w sumie to co może pocieszyć bardziej niż takie ciastko i czapeczka. Dodatkowym błędem Rurczaka jest to, że czepia się. Tak naprawdę czepia się tego, że dinozaur nie biegnie schylony cały czas. Kiedy on przyciska klawisz w dół. Ale spójrzmy na to logicznie. Myślicie, że jakakolwiek istota byłaby w stanie pobiec w ten sposób, posiadając budowę T-Rexa? No fakt, na chwilę się da, no ale przecież nie na dłużej. W końcu to nie jest zwykłe kucanie, jak on to nazywa. To jest pełnoprawne biegnięcie ze skłonem w przód. Ta część update'a miała nie tylko poprawić sytuację dinozaura, miała także poprawić sytuację gracza, który teraz jest w stanie doświadczyć większej naturalności w poruszaniu się T-Rexa. Pomyślcie, o ile bardziej można się dzięki temu wciągnąć w fabułę gry. No i w ten sposób właśnie wytłumaczyłam wam większość fabuły T-Rex Runnera. Mam nadzieję, że teraz zainteresujecie się tą grą osobiście, ponieważ jestem niewielką fanką, jest to seria mojego dzieciństwa. Tak, mam tutaj jeszcze jedną kwestię do poruszenia, a jest to kwestia tego, że surreaktor na końcu swojego filmiku oskarża Filipa o jechanie na popularności tak zwanej Bauzette. Otóż muszę wam niestety coś powiedzieć. Ten mem jest martwy. Musicie wiedzieć, że w tym momencie robienie filmiku na temat Bauzette byłoby niemałą gafą. Ba, obrażałoby to praktycznie każdego porządnego memiarza. A już szczególnie wpisywanie tego w tytuł i w tagach. Tak jak to zrobił surreaktor. No ale czego można się spodziewać po takim nekromemofilu? Ale w jednym się na pewno zgadzamy. Bauzette jest lepsza. No, ale podsumowując. Update do T-Rex Runnera był dobry, ale niestety ani surreaktor, ani Rurczak nie wykazali się na tyle znajomością samego gameplayu i fabuły. W tym konflikcie nikt nie miał racji. Rację ma to Maru. Wszystko czego potrzebujesz ma Maru. Po prostu Maru. O Jezus Maria.